Witam wszystkich widzów. Kacper Tofil, dziki przy mikrofonie. Dzisiaj moim gościem jest profesjonalny zawodnik, klasik fizik, Hubert Kulczyński. Cześć, Hubert. Cześć Kasper, witam wszystkich serdecznie. Hubert, ty jesteś takim zawodnikiem, który za bardzo nie pokazuje swojego życia w mediach społecznościowych. Chciałbym, żebyś dzisiaj troszeczkę przybliżył nam naszą, swoją osobę oczywiście, opowiedział trochę, jak to było kiedyś. No bo starzy nie jesteśmy, ale zdecydowana nasza audiencja to będą też osoby młodsze. Przybliżył, jak wyglądał kiedyś ciężki trening i opowiedział nieco o kategorii Classic Physique. Także moje takie pierwsze pytanko to jest, w jakim ty obecnie okresie się znajdujesz? Czy jest jeszcze szansa na to, że zobaczymy cię na zawodach, czy już bardziej odwiesiłeś gacie na kołek, no nie? Nie, no to broń Boże, chociaż to nigdy nic nie wiadomo, ale cały czas mam marzenie i pozytywnie myślę, że wrócę na tą scenę. Już nawet realnie zacząłem o tym myśleć na przyszły rok 2023. No obecny mój stan, no, nie wiem czy wiesz, bo też tam o tym dużo, za dużo nie mówiłem, ale w zeszłym roku po chwilkę przed ostatnim startem w sezonie, no doznałem poważnej kontuzji kręgosłupa i wydawało się to jakaś tam błahostka, ból w plecach, a summa summarum wylądowałem w szpitalu z niedowładem prawej strony i zanikiem mięśniowym, więc te O fakt. mięśnie zaniknęły, więc dla kulturysty no to możesz sobie wyobrazić, co to było, jak nagle w ramieniu, które i tak nigdy nie było moją mocną stroną, miałem nagle 4-3,5 centymetra mniej. Także no nie było do śmiechu, także no robiłem wszystko, co mogę, żeby to jakoś naprawić i tak dalej, no ale no tłumaczyłem sobie, że o, pamięć mięśniowa, zacznę, wrócę do treningów, będzie lepiej, no to chwila, moment, odbuduję te mięśnie, no niestety to tak fajnie nie szło i tak naprawdę to te mięśnie się zachowują, jakbym je od nowa musiał budować i to była klatka piersiowa, trójgłowy ramienia i najszerszy grzbietu, więc no nie wesoło. Natomiast gdzieś po pół roku taki był przełom, gdzie już te mięśnie zacząłem czuć w ogóle, więc to było taki sygnał, że jest lepiej. No a powiedzmy po kolejnych 3 miesiącach no zaczęły reagować te mięśnie i już gdzieś tam się odbudowywać. Nie jest jeszcze idealnie, ale jest nadzieja. Jest, widzę, że one cały czas się rozwijają i już gdzieś tam planuję. Nie wiem, czy będzie dużo lepiej, czy wrócę do pełnej sprawności. Rozmawiałem z wieloma osobami, które miały podobne kontuzje, to tak naprawdę nie wróciły do pełnej sprawności. Ta strona została słabsza, mięśnie no, dużo mniejsze. Nawet neurochirurg, z którym miałem konsultację, no jakby skreślił mnie, powiedział, że w jego karierze jeszcze się nie spotkał, żeby ktoś odbudował mięśnie po takim zaniku. No ale podejrzewam, że pewnie nie miał do czynienia ze sportowcami, ze zwykłymi osobami, które nic z tym dalej nie robiły. No jeżeli nie robisz nic z tymi mięśniami, to czemu one by miały urosnąć, nie? I się odbudować? Więc no ja widzę, że idzie, że jest duża, duża poprawa. No i nie patrząc na to, że mam tą kontuzję, po prostu zaplanowałem swój sezon jakby pozastartowy. Zrobiłem normalny okres masowy, troszkę wydłużony, no bo już minął rok dokładnie od ostatniego startu, więc nawet jak zacznę się gdzieś szykować, to przynajmniej 1,5 roku będzie przerwy w tych startach, więc no gdzieś tam powiedzmy, że te pół roku przepracowałem solidnie, na ile mogłem oczywiście, bo pierwsze miesiące to była taka rehabilitacja, można powiedzieć. Gdzieś tam walczyłem, żeby wróciły ruchomość, żeby z bólem sobie poradzić w ogóle. No i teraz mówię, już gdzieś poważnie myślę, żeby wystartować. No, nie mam 20 lat już i nie chcę jakby czekać, aż wszystko będzie idealnie, bo mogę się nigdy nie doczekać. A wiadomo, no w każdej chwili coś innego się może stać. Już po tej kontuzji kręgosłupa już z bicepsem miałem problemy i tak naprawdę no jestem bliżej 40 już, więc za co się nie chwycę, to trzeba uważać. No, tam kupę lat treningu i trzeba naprawdę mądrze trenować, ostrożnie, bo nie wiem, co się stanie, a bardzo chcę jeszcze sobie postartować, więc spróbuję, przynajmniej zrobię tą formę, zobaczę, tak sobie myślę, może na redukcji te mięśnie inaczej będą reagowały, wiadomo, no, na redukcji w ogóle inaczej wyglądamy, inne czucie mięśniowe, Tak, 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 no. lepiej się trenuje, jesteśmy bardziej zaangażowani, więc to też może być taki bodziec, nawet jak ostatecznie nie wystartuję, to i tak chcę podjąć tą próbę i ja może się okaże, że całkiem dobrze to będzie wyglądało. Poza tym pozowaniem dużo mogę gdzieś tych mankamentów ukryć, więc jest już poważny plan, że na przyszły rok chcę wrócić.
No to, co właśnie powiedziałeś, to jest też, sam zauważam u siebie, jak wrzucimy się w jakieś przygotowania, w jakiś prep, to nigdy praktycznie nie będziemy mieli dookoła siebie sytuacji, że będzie idealnie, że wszystko będzie dopięte, że będziemy mogli sobie leżeć, jeść, trenować i odpoczywać, tak jak to książka napisała. Jak się wrzucisz już, to i tak zrobisz wszystko dookoła siebie, żeby po prostu dobić do tego celu. I nawet jak się to nie uda, to i tak będziesz dużo dalej na koniec tego procesu, gdzie byś był, jakbyś, wiesz, w ogóle nie podjął tej rękawicy. Także wydaje mi się, że to jest bardzo fajne podejście tutaj. No tak, troszkę już przeżyłem w swoim życiu i wiem, że no nigdy nie jest idealnie. Zawsze mamy problemy, większe, mniejsze, zdrowotne i tak dalej. W rodzinie coś się dzieje, więc no musimy jakby sprostać tym, temu życiu i robić swoje, poszukać tej drogi, żeby gdzieś, no nigdy nie ma tej idealnej sytuacji. Słyszę jakichś zawodników, podopiecznych, którzy teraz nie, bo to, za rok nie, bo tamto, no nigdy nie będzie dobrze. A ile jeszcze takich sytuacji losowych, na które nie mamy wpływu i to są poważne problemy, które czasami przekreślają właśnie te przygotowania. Więc jeżeli nic się jakiegoś super poważnego nie dzieje, nie mamy jakiejś problemów, to myślę, że nie ma na co czekać. Nigdy nie będzie, nie można czekać, aż życie będzie łatwe, no bo możemy się nie doczekać. Nie To na doczekamy się na pewno. kolega, nie? Ty, powiedz mi, Hubert, jeśli chodzi o sam trening tutaj, bo z racji tego ja nawet nie wiedziałem, także fajnie, że nam to przybliżyłeś odnośnie tej kontuzji kręgosłupa, to jeśli jedna strona, mięśnie do wład jednej strony, jak wyglądał twój trening w okresie rehabilitacji? No bo podejrzewam, że ruchy takie złożone na sztangach, na czymś, gdzie jest, wiesz, łańcuch połączony, raczej odpadały. Bardziej musiałeś ćwiczyć na maszynach, hamerach albo półwolnych ciężarach, gdzie mogłeś w stanie wyizolować bardziej jedną stronę, no nie? Wszystko było dostosowane jakby do tej słabszej, osłabionej strony, więc tak naprawdę to jest prawa strona, więc tak naprawdę ta lewa można powiedzieć, że była niedotrenowana, no bo tutaj to naprawdę ogromnie, nawet te obciążenia gdzieś o połowę zredukowane były. Na początku, jak mi się to w ogóle stało, ja nie byłem w stanie dwóch pompek zrobić. Zwykłe pompki w podporze, ja nie byłem w stanie zrobić dwóch pompek, więc z czasem dokładałem, ale wszystko do tej słabej strony, więc no głównie jednostronne jakieś ćwiczenia i tak dalej. Nogi ok, natomiast cała reszta, no barki jeszcze mogłem w miarę zrobić, nie? Oprócz wyciskań jakichś, bo tu też już ten biceps osłabiał mi bardzo, natomiast jakieś wznosy, to nie odczuwałem jakiegoś dyskomfortu, więc te naramienne i nogi trenowałem normalnie, natomiast plecy, klatka piersiowa i triceps, no wszystko do prawej, słabej strony. Więc ta lewa się śmieje, jest taka niedotrenowana przez ten ostatni rok. No ale ona zawsze ma, wiesz, ten zapas, że w razie jak będzie chciała, dasz jej bodziec, no to ona pójdzie, no nie? W razie czego się jeszcze się rozbuduje. A powiedz mi, jak wyglądała kwestia diety? Bo wiem, że jesteś osobą, która praktycznie cały rok trzyma dietę, nie ma opierdalania się za przeproszeniem, nie ma jedzenia głównie syfu. Wiadomo, że czasem trzeba odpocząć, ale wychodzisz raczej z tej starej szkoły, gdzie ta micha jest trzymana przez cały rok. Jak to wygląda obecnie, na przykład u ciebie, jeśli chodzi o dietę? No, tak jak mówisz, cały rok trzymam swoją tam zaplanowaną dietę i nie ma żadnych odstępstw. Wiadomo, to są jakieś tam sporadyczne sytuacje, gdzie coś tam się, czy tam planowane jakieś odstępstwa, czy też jakieś święta, gdzie jestem w okresie pozastartowym, to też nie szaleję, nie siadam do Wigilii z pojemnikiem, nie? Z jakimś mięsem, wiadomo, jem co chcę. Są takie dni w roku, zdarzają się, chociaż mógłbym je policzyć na palcach jednej ręki. Cały czas, czy byłem w szpitalu, czy nie, dietę trzymałem, no bo zdawałem sobie sprawę, jeżeli trening leży, ja jeszcze tą dietę sobie popuszczę, no to w ogóle to się katastrofą by skończyło, a cały czas gdzieś tam żyłem tak bojowo nastawiony, no że ja wrócę na tą scenę i nie, mimo że lekarze nawet w szpitalu, tam, mówię, krzyżyk na mnie stawiali, że to już po karierze raczej, no nie wierzyłem jakby w to, no chciałem jeszcze im pokazać, że da radę, nie, więc cały czas wychodzę z tego założenia, no i działam. No. Widzę, że jest lepiej, są postępy, więc opłaciło się. No a poza tym, to, co ludzie mówią o normalnym jedzeniu, no to właśnie dla mnie to jest normalne jedzenie. Że jem te swoje sześć posiłków, że jem dużo białka, że jem zaplanowane, że jem codziennie to samo. To jest dla mnie, że przed treningiem, że ciągle jem to samo, po treningu to samo. To jest dla mnie normalne życie i pewnie dopóki będę trenował, to tak to będzie wyglądało. No to już jest po prostu sposób życia, ale teraz do słuchaczy naszych. Patrzcie, Hubert zjadł, podejrzewam, więcej ryżu i widział
niż wy widzieliście na półce w sklepie z kurczakiem, ale jak przychodzi dzień świąt, jakiś Wigilii, to potrafi odstawić pudełka. Dla mnie osobiście, jak ktoś nie ma startu w przeciągu miesiąca czy dwóch, bo teraz jest, ty Hubert pewnie nie jesteś na bieżąco, jest takie aż zbyt mocne parcie w ten ascetyzm. I chłopaki wstawiają zdjęcia z pudełkami, wiesz, na Wigilii i że o moja Wigilia, no nie? I tam jest ryż skórą. No, no ja nie wiem, z jednej strony fajnie, a z drugiej takie dziwne to trochę jest, no nie? Jestem w stanie zrozumieć, gdyby w lutym, na początku marca były starty. No to jestem jeszcze w stanie to zrozumieć. Raz w życiu to mi się zdarzyło. Szykowałem się do Arnolda w marcu właśnie, no to Wigilię taką miałem, nie? Ze swoimi pojemnikami. Było 8 tygodni do zawodów. Także to raz w życiu się zdarzyło. Ale mówię, jeżeli są zawody kwiecień, maj, nawet mamy te 12 tygodni, to No. nie wariujmy, bo i tak te osoby, które wrzucają te pojemniki, to pewnie gdzieś na 2 tygodnie przed zawodami się złamią, ale już nikomu tego nie pokażą, nie? Że gdzieś tam Tak, 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 to. tak. No bo to Także. jest maraton, a nie sprint. Też jak się zajebiemy, za przeproszeniem, psychicznie, no to później jest po zawodach to, że o, skończyły się zawody i na żarcie, no nie? I coś I takiego. więcej czynni. Tak. Ty startujesz w kategorii Classic Physique. Czy mógłbyś nam, ja pewnie ja ogarniam temat, ale na dużo naszych słuchaczy nie. Czym charakteryzuje się ta kategoria i dlaczego właśnie ją wybrałeś jako taką docelową, w której czujesz się najlepiej? Znaczy, czy ja wybrałem, nie wiem. No tak się potoczyło życie, ta kariera sportowa. Pamiętam, gdy szykowałem się do pierwszych zawodów po długiej, długiej przerwie. Miałem epizod taki w 2005 roku, wystartowałem. Natomiast później długo nic się nie działo ze względu, że nie byłem w stanie jakby finansowo i w ogóle życiowo, żeby się solidnie przygotować do zawodów, więc 8 lat trwało, zanim drugi raz gdzieś się zdecydowałem wystartować. Oczywiście trenowałem na ile mogłem, utrzymywałem dietę, robiłem wszystko na ile mogłem w danym momencie. No, natomiast no, to było za mało, żeby startować. I w 2000 roku, w 2013 roku wystartowałem. Ja nie planowałem, że to będzie, jak miałem ten pierwszy start w 2005 roku, nie było czegoś takiego jak kulturystyka klasyczna. No nie, 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 nie było. Kulturystyka wagowa podzielona, więc wystartowałem do 80 kilo, akurat pamiętam 79, jak stanąłem na wagę. Ja nawet w domu nie kontrolowałem tej wagi. Zrobiłem formę, pojechałem na zawody i tam się okazało, w czym ja wystartuję, nie? W jakiej kategorii. Natomiast te 8 lat później przygotowałem się do zawodów też nie z myślą, że o kulturystyka klasyczna. Zrobiłem formę najlepszą, jaką mogłem. Stanąłem przy tym lustrze przed zawodami. Okazało się, na wadze też stanąłem. Okazało się, że mam wagę, z którą pasuje do kulturystyki klasycznej, tak na styk powiedzmy. Moja sylwetka, no jakby gdzieś się kwalifikowała do tych kanonów kulturystyki klasycznej. Dobre, ładne proporcje były, więc czemu nie? Inaczej musiałbym w 90 startować, a widziałem, że zawodnicy w 90 no są gdzieś tam 5 centymetrów przynajmniej niżsi byli, więc mówię, no wykorzystam to, że tu się jakby nadaje do tej, no tak wzrostowo-wagowo nadaje, więc startowałem. No i ten pierwszy start, wielki sukces od razu, wygrałem swoją kategorię Open, poszedłem za ciosem, Mistrzostwa Polski, drugie miejsce na Mistrzostwach Polski, zakwalifikowałem się na Mistrzostwa Europy. To wszystko w debiutanckim, można powiedzieć, sezonie, bo nie liczę tego epizodu 8 lat wcześniej, więc jak już załapałem się do tej kadry, jedne Mistrzostwa Europy, drugie Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, no, szkoda by było z tego rezygnować, gdzie jeszcze nie zdobyłem tych medali. Chciałbym na kolejny rok przygotować się lepiej, na Tak. przykład zdobyć to złoto. No, zdobyłem, bo pierwszy rok na Mistrzostwach Europy srebrny medal. Więc dla takiego młodego zawodnika, który wchodzi dopiero w to, no to był szok. I czasami się śmieję, że całe szczęście, że to był srebrny medal, bo miałem taki głód jakby, żeby się poprawić i to złoto wygrać. Więc no nie chciałem z tego rezygnować, co mnie gdzieś tam ciągnęło, żeby się poprawić, żeby w tej kategorii być najlepszym. No i tak to szło, tak szło. Aż zostałem mistrzem Europy, drugie miejsce mistrzostw świata. No ale ten limit wagowy już mi po 2 sezonach, no już było no strasznie ciężko, żeby utrzymać te 86 kilo. No cały czas, mimo że ja po zawodach nie robiłem żadnych okresów masowych. Ja po prostu odpoczywałem, no trenowałem, jadłem, ale nie jakoś z nastawieniem, że muszę zwiększać masę. Po prostu sobie robiłem swoje.
przychodził czas zawodów, przed zawodami, szykowałem się, wychodziłem. No i to takie było takie przetrzymanie, ale chcąc, nie chcąc, to taki skutek uboczny treningu, że gdzieś tam budowałem, budowałem i coraz ciężej było mi tą wagę robić. No i udało się, ja miałem 1,79 m. Tyle mam. Ale tak kombinowałem, tak się naciągałem zawsze przed zawodami, że wystarczyło 1,80 m chociaż i już wskakiwałem w tą drugą, najwyższą jakby kategorię, nie? Czyli 2 kilo zapasu. No i tak na pierwszych zawodach tak się udało, na Pucharze Polski pamiętam w 16 roku. No jak tam już się udało, no kurde, zostaję w tym. I zawsze przed zawodami był stres, czy ja się tyle naciągnę, wyciągnę, gdzieś tam wiadomo się rozciągałem. To przechodziło, zawsze udawało się, więc na kolejne jakby 2 lata te 2 kilogramy jakby no udało się wykorzystać. No i dalej to no, chociaż też, tak jak mówię, 2 lata w 2017, gdzie miałem już ostatni start w kulturystyce klasycznej, to już było naprawdę ciężko to zrobić. Ale wiedziałem też, o co walczę. To był Arnold Classic europejski, więc no zrobiłem tą wagę. No bo tam wygrana, ja w ogóle z tą myślą się szykowałem do tych zawodów. Wygrana w tych zawodach, no to było pierwszy raz w ogóle w historii, jakby no promowane tym, że przechodzę do, mam szansę przejść do Ligi Pro. Więc od roku mniej więcej o tym myślałem, marzyłem, bardziej marzyłem niż myślałem, ale jakby dla europejskich zawodników ta droga była zamknięta. W Ameryce już sobie tam Classic Physique śmigało, natomiast z Europy nikt nie był w stanie się dostać do tego, no bo nie było jak, nie było na jakich zawodach zdobyć tej karty. Europejczyk nie mógł sobie jechać do Ameryki na NPC bez obywatelstwa. Mógł, ale jako gość startować i tak bym nic nie wygrał, nie? Także takie były. No i dopiero jak to się, wtedy to takie szczęście w nieszczęściu, że te federacje się rozeszły, bo właśnie jakim rzutem na taśmę mogłem przejść do tej kategorii Classic Physique już zawodowej, właśnie wygrywając te zawody Arnold Classic. No i tak zostało. No i jak ja w tej kulturystyce klasycznej stałem się jakby profesjonalnym zawodnikiem, to nagle dostałem jakby 88, 10 kilo zapasu. Tak, tam jest limit, bo jest różnica. Kulturystyka klasyczna, classic physique, tam są limity wyższe, no nie? 10 kilo zapasu, więc dla mnie to był szok. No to mówię, to gdzie ja mam się, co ja mam się pchać i przechodzić do kulturystyki, no po co, jak tu mam na kupę lat roboty, nie? A widzę, że się jakby wpisuję w kanony tej kategorii, No. że jestem dobrze oceniany, no to, a 10 kilo, no to wiesz, ile to jest pracy, nie, żeby to zrobić. Jeszcze upchać te 10 kilogramów tam, gdzie być powinno, bo zrobić 10 kilo ogólnej masy i mieć Masa półtorej. może i by szło, ale to nawet widzę po sobie, że mimo tego, że ileś tam kilogramów uda ci się z sezonu na sezon dołożyć, to nie są takie kilogramy, jak na przykład przepracowane 2, 3 lata. Te mięśnie niby są, ale one są takie jeszcze miękkie, to nie są takie Tak. twarde, dojrzałe mięśnie. Na to potrzeba lat, to po prostu potrzeba czasu, a nie, że dorzuciłem 5 kilo na przykład masy mięsiowej. To na scenie na pewno nie będzie wyglądało tak, jak wyglądałeś te 5 kilo wcześniej, nie? Przy tak samej dobrej formie, zakładamy. Tak. Więc To mięso też musi właśnie zgęstnieć, tak jak mówisz. To ogólna to musi być masa. przetrenowane, to musi być naprawdę no, takie. No też widać po starszych zawodnikach, jaką oni mają strukturę tych mięśni, a taki, mimo że jest mnóstwo, teraz się pokazało takich młodych talentów, sylwetki idealne, ale te mięśnie mimo wszystko są takie no, puszyste. Można powiedzieć, nie? Nie Tak, i są takie, fluffy, no. granitowe. Ale jeszcze chciałem tutaj wrócić do tego tematu. Ta No. kulturystyka klasyczna, ostatni start w kulturystyce klasycznej, przeszedłem do kategorii Classic Physique i debiutowałem 6 tygodni później. Pierwsze zawody pro, 6 i 7, bo w dwóch wystąpiłem od razu. I ja miałem już na scenie 92 kilo przy tak samo dobrej formie. Przy tak samo dobrej formie. Więc tu też widać, że tych mięśni ja już miałem więcej, że to było katabolizowane, to było zbijane na chama, jakby, żeby tylko zmieścić się w ten limit wagowy. Natomiast ja już jakby byłem, no, więcej tych mięśni miałem, nie? No a kolejne lata, no to już budowanie, poprawianie, żeby gdzieś wypchać ten limit wagowy. I tak naprawdę w zeszłym roku dopiero mi się udało osiągnąć ten pułap 98 kilo 215 funtów,
gdzie też mogę powiedzieć, że forma była taka jak w kulturystyce klasycznej, amatorskiej, teraz te 10 kilo więcej, nie? Także dopiero powiedzmy po tych 4 latach treningu i tu już świadomych okresów budowania masy mięśniowej dobudowałem te 10 kilo. Także Właśnie trochę to trwało. co do tych mięśni, to dobrym przykładem tutaj jest tak, jakbyście na przykład kupili sobie w sklepie wołowinę ze starej krowy. Jak ktoś ubije starą krowę, czy macie takie mięśnie po prostu, które są przechodzone? Udziec jest często przechodzony, no bo krowa chodzi. To spróbujcie sobie z tego zrobić steka. Nie ma opcji. To będzie guma, to będzie twarde, żelaste. To właśnie o coś takiego chodzi. I dlatego na przykład cielęcina, mięso, które nie jest wybiegane, tych zwierząt, które. Ja tak, nie wiem, że porównanie trochę abstrakcyjne, ale myślę, że tutaj też odda istotę tego. Miękkie, nie? Takie. Tak, soczyste, super się to je, mięciutkie i właśnie o tym takim twardym mięsie Hubert mówił, to dlatego starsi zawodnicy, na przykład Kuba Potocki, Radek, chłopaki, co startowali już lata, startują też, no to te mięśnie właśnie posiadają, zawodnicy starsi, weterani, te mięśnie nawet jak już troszkę zanikły, to jednak one są takie granitowe, takie twarde i to widać. Teraz pokazać no, topowych zawodników, gdzieś tam nawet z Olimpii, no chociażby ten Derek Lanford, No, Lansford, no. Olimpia 212 funtów, zwycięzca, a Kamal Ergardni, nie? Ten z Egiptu, czy Wiem, tam wiem, skąd wiem. on. On od Chrisa Asito, 40, no. 48 czy 9 lat. Mimo, że no wiadomo, Derek tam no sylwetkowo i w ogóle, no ale żeby wygrać, on potrzebował no bajecznej struktury i tej sylwetki, nie? Gdyby nie miał takich kształtów, nie byłby w stanie wygrać z tym dojrzałym zawodnikiem. U niego jakość tych mięśni, no to o wiele lepsza, nie? Mówię, wygrał, wiadomo, ktoś może powiedzieć, no i przegrał. No przegrał, no bo to kosmicznie zbudowany zawodnik, nie? Proporcje, wąziutka talia, Tak. tym wygrał. I też miał nienaganną formę. Natomiast mięśnie, no mówię, takie ładne, ładne, świetne, duże, okrągłe, pełne. Natomiast no, wiesz, co mam na myśli, Tak. nie? Nie są takie. A Ale. to robi wrażenie. Jeżeli połączymy super sylwetkę, kształty, masę mięśniową i jeszcze taką formę, no to jest esencja kulturystyki. Jak już jesteśmy przy startach, czy twoim zdaniem kulturystyka w klasycznej formie, w tej wagowej, open, jest na wykończeniu? Czy minął już jej czas, takiego prime'u? Czy bardziej to idzie w stronę kulturystyki właśnie classic physique, może nie kulturystyki klasycznej, bardziej klasyka, czyli po prostu fajnej formy, niezbyt dużej masy mięśniowej, patrząc przez pryzmat zawodowych kulturystów, ale i tak abstrakcyjnie dużej dla zwykłych ludzi, no i ładnej sylwetki, po prostu taką, którą na przykład Chris Bumstead pokazuje nam na scenie. Czy to jest przyszłość kulturystyki, twoim zdaniem? Wiesz co, no właśnie dużo jest takich spekulacji, że kulturystyka już się kończy, że classic physique dużo bardziej popularny i tak dalej, ale to nie jest w tym środowisku. To gdzieś tam YouTuberzy sobie dyskutują i omawiają sprawy, natomiast no wystarczy obejrzeć relacje. Nie miałem okazji, nie byłem na Olimpii, ale byłem na dużo bardzo prestiżowych zawodach i widać, co się dzieje, jak wychodzi kategoria Open. Widać, co się dzieje na trybunach, jak to wszystko żyje, a co się dzieje, jak wychodzi Men's Physique, jak wychodzi Classic Physique. Mimo, że świetne sylwetki, no bajeczne można powiedzieć. Dużo nawet zawodników no, zdobywało kartę w kategorii Open, no, chociażby Chris Bumstead. No, to trzeba przypominać, w Kanadzie wygrał pro jako kulturysta ciężki. Dopiero się przekwalifikował na Classic Physique, no bo jest taka zasada, nie wiem czy wszyscy widzowie wiedzą, ale nieważne gdzie ja zdobędę kartę pro, w jakiej kategorii, ja mogę wystartować w czym tylko chcę. Ja mogę O, wystartować widzisz. w Podękach, ja mogę wystartować w Open i mam do tego prawo. Mogę się przygotować teraz na najbliższe zawody w Open. No, że będę wyglądał jak cień tych zawodników, no to nic, ale mam taką możliwość. Więc to jest ważne, że oni tak sobie też żonglują w tych kategoriach i dużo zawodników z powodzeniem. Z Classic przechodzi do 212, z Classic przechodzi do Open, czy na odwrót. Są zawodnicy, którzy z 212 poprzechodzili do Classic Physique, nie? Czy nawet były teraz próby przejścia z Open do Classic Physique, chociażby na Arnoldzie w Anglii. To już nie zawsze to wychodzi. Te struktury jednak, kości i tak dalej, nie są takie. Ale ja nie widzę nic złego, żeby coś się złego działo z kulturystyką. Kulturystyka od samego początku no, była jakby sportem, który ma pokazać to piękno ciała, proporcje i tak dalej.
I tak jest do dzisiaj. No, był jakiś epizod w latach 90. tych Masterów, no, takich ciężkich zawodników, Dorian, nie? I tak dalej, gdzie Nasser El Sombady, gdzie no, nie mieli świetnej jakby struktury kości, kośca i tak dalej, ale byli tak dobrze przygotowani, mieli tyle na sobie mięsa, że jednak potrafili wygrywać z zawodnikami bardziej predysponowanymi, jakby, nie? I Tak. wydaje mi się, że to był tylko taki chwila, taki epizod, bo też nie można odmówić, że tam brakowało ładnie zbudowanych, estetycznie klasycznych zawodników. Sean Ray, Flex Wheeler, Ronnie Coleman, pierwsze starty, 98, 99, 2000 Masakra, nawet. no. Przecież ta jego sylwetka to jest no, klasyka, to jest klasyka. Później pokazali się, no później, no w tych czasach pokazali się jakiś no, super zawodnicy, Jean-Pierre Fuchs, gdzie te brzuchy były uchwycone gdzieś na zdjęciach. No, no to faktycznie no, nie podobało się ludziom i tak się taka łatka przywarła do kulturystyki tej Open, no że oni już tam nie za bardzo, te sylwetki, że to idzie w złym kierunku, a wydaje mi się, że to tylko kwestia kilku zawodników, którzy gdzieś tam no, wypaczyli ten obraz. Cały czas chodzi w kulturystyce o to piękno, o te proporcje, o te kształty, no bo wystarczy, pokazuje się jakiś zawodnik naprawdę świetnie predysponowany, z dobrą genetyką, z dobrą strukturą kości i wygrywa wszystko. Czy to w latach 90., czy teraz nawet, nie? No. Tak. Dużo osób Mówię. nie będzie, przepraszam, ci przerwę. Dużo osób nie będzie właśnie kojarzyło tych zawodników, o których mówisz, o ile tam Shona Ray'a czy Flexa Wheelera, raczej będą kojarzyli to na przykład właśnie Jean-Pierre Fuchs. No tam, jak pamiętam, gdzieś we Flexie był w starej gazecie, też było, kurde, około 2000 roku. On tam chyba czwórki zerwał czy coś, miał jakiś wypadek. On karierę skończył. To jest właśnie stara gwardia. To są zawodnicy, którzy kiedyś startowali. Zdjęciowej, na sesji zdjęciowej po słabej rozgrzewce przysiady robił z ogromnym obciążeniem i go zdusiło i cała noga kuleje do dzisiaj. No właśnie. Także kulturystyka nie ginie, kulturystyka Ja przyciąga. bym powiedział, No. że się nawet rozwija, bo wystarczy spojrzeć na ilość zawodników. Fakt, że doszły kategorie i tak dalej, no bo było jakby zapotrzebowanie też, jakby to wynika z tego, no wszystko się rozwija. Patrz, nie było YouTube'a, Instagramów i tak dalej, i tak dalej. To się pojawiło, to wszystko nakręca, to wszystko przyciąga sponsorów, więc ci działacze, ci włodarze jakby ligi profesjonalnej, no chcieli też, żeby pieniądze do tego ściągnąć jakby. No widać, jakie są nagrody pieniężne i tak dalej. To się wszystko rozwija. I żeby ściągnąć ludzi niekoniecznie związanych z branżą, no to trzeba im pokazać też coś innego, delikatniejsze sylwetki. Stąd się pokazało bikini, men's physique, classic physique, bo takiego przeciętnego gościa chwycić na ulicy, pokazać zdjęcie, nie wiem, no Bikramiego, a Chrisa Bronsztada, no to od razu on powiedział, o tak, to bo on by chciał wyglądać, nie? Mimo, że do pracy to tyle samo kosztuje, no on tak samo je, on tak samo trenuje, no po prostu nie ma takich predyspozycji, a może ma lepsze właśnie predyspozycje, bo ma świetny kościec i tak dalej i jest predysponowany do tej kategorii, więc ja myślę, że to jest wszystko na potrzeby marketingowe. Wystarczy spojrzeć na listy startowe tegoroczne Olimpii, a te 20 lat temu, gdzie, czy tam 30, gdzie niby złota era była kulturystyki. No to tam co prawda były dwie, trzy kategorie, bo jeszcze kobieca kulturystyka, Tak. która też gdzieś zginęła, no bo się nie podobało. Także to wszystko pod publikę jest robione, bo się nie podoba. A właśnie fajnie, że to wróciło, bo to się nie ma podobać. No są osoby, które to kochają, które tym żyją i są zawodnicy, którzy to robią z pasji, więc powinni mieć gdzie się pokazać, nie? Nie można wszystkiego robić dla pieniędzy, na pokaz, na sprzedaż. No, są takie zawody, trzeba się z tym pogodzić. No to te 30 lat temu ilu było zawodników? No, 40 w tych wszystkich kategoriach, a teraz mamy prawie 300 zawodników na Olimpii. 280 chyba gdzieś tam mi minęło. Więc na moje to się wszystko bardzo, bardzo prężnie rozwija i to jest takie trochę falowe, że chwilę jest jakaś tam nagonka, ale summa summarum to i tak wszystko idzie do przodu bardzo. No tutaj też wydaje mi się jest kwestia tego, jak ludzie, dlaczego na przykład oni mówią, nie chcielibyśmy wyglądać jak, nie wiem, Bikrami. No to też można gadać tak jak z Arnoldem. I komuś był taki klasyczny przykład, że Arnold powiedział, że i tak, tak nie będziesz wyglądał. No bo ludzie wiedzą, że żeby to zrobić, to nie wystarczy wbijać towar, bo wszyscy wszystko pod towar. Nie, trzeba zapierdalać, mieć gen i niesamowite ilości jedzenia przejadać.
cały dzień, całe 24 godziny musi być podporządkowany pod to. I to jest ciężkie. Łatwiej sobie wyobrazić siebie w takiej wersji klasik, czy na przykład, ja tak śmieję się z tego, ale nie obrażając chłopaków, męskiego bikini, że chłopaki, wiesz, spodenki, brzuchy ładne, zarysowane, to jest fajna sylwetka, a trudniej w wersji takiego ciężkiego zawodnika, bo to jest też obarczone bardzo dużą ilością czasu i zobowiązań, które ta masa, to podtrzymanie tej formy wymaga. No nie? No, ogromna praca. Wracając do zawodników men's physique, to tak naprawdę na tych topowych imprezach, no to oni masą mięśniową czasami przewyższają classic physique. Przez to, że oni nie mają limitów, że te nogi w większości mają smuklejsze, mają je rozwinięte, bo to jest bzdury, że oni nie trenują. No, trenują Tak. ciężko, ale mają no, smuklejsze, można powiedzieć, bo to nie jest ich jakby priorytetem, żeby je rozbudowywać. Przez to, że nogi są smuklejsze, nie mają limitów wagowych, to te góry mają tak rozbudowane, że to nie do wiary. Takiego potwina wystarczy pokazać, nie? Przecież jest tak nawalony tymi mięśniami. No, mówię, mało który zawodnik classic physique może się porównać do tą górą. Jakby stanęli w jakichś spodniach długich gdzieś tak sobie na ulicy, to byś nie wiedział, z jakiej to kategorii gość. Nie? Więc to tyle samo pracy kosztuje. Mówię, a nie każdy jest tak predysponowany, żeby zostać zawodnikiem Open i to topowym zawodnikiem Open. No to są Tak. my tak. Ja nienawidzę takich rozmów jak o, zbliża się teraz Olimpia, więc chwilę po Olimpii będą na każdej siłowni, łe, a ten cienko, a ten taki słaby, a ten to. No. My sobie nie zdajemy sprawy, jaki to jest poziom, co to są za goście. No przecież, żeby tam w ogóle stanąć, a już nie mówię zajmować topowe miejsca, no to są wybrańcy. Oni są naprawdę wybrańcami, bo ilu jest chłopaków, którzy by chcieli zostać chociaż pro, wyjść na tą scenę, no a mimo, że nawet i ciężej mogą trenować i więcej tam dawać wszystkiego, to i tak nigdy się nawet do tego nie zbliżą. Oni są też wybrańcami, jeżeli chodzi o tą genetykę, o te predyspozycje. Tak. Więc nienawidzę takich rozmów, jak ktoś, a ten był słaby. No, o kim my mówimy? A pojedziesz na jakieś zawody podrzędne, o tu ten super wyglądał, nie? No, to jest w ogóle nieporównywalne. To albo takich gości nie miał nigdy możliwości poznania, zobaczenia tak oko w oko takiego zawodnika, albo po prostu takim jest typowym, co tylko krytykuje, nie? Widzę, kończy nam się Hubert powoli czas. Kurde, ale się powiem ci, ta rozmowa pociągnęła szybko. Fajne tematy poruszyliśmy, ale kupę tematów i pytań, które miałem do ciebie, jeszcze nie ruszyliśmy. Więc może zrobimy tak, że zrobimy taką część pierwszą i w jakimś najbliższym czasie uda nam się jeszcze złapać. I dokończymy sobie po prostu, bo rozmowa jest naprawdę ciekawa. Na pewno masz dużo jeszcze takich smaczków sprzed 20 lat, 15, 10, bo byłeś świadkiem tego, a ludzie, którzy nas oglądają, często o teraz weszli w to. Oni są na świeżo, oni nie kojarzą tamtych czasów. Mówię, to nie jest jakaś mega odległa epoka, ale tego nie kojarzą, więc pomyślałem, że może był. W tym czasie się najwięcej wydarzyło jakby w kulturystyce. To są no, takie zmiany, ta świadomość, to wszystko. No, chociaż widać, co teraz gdzieś jest na topie. Ludzie doszukują się super treningów, super ćwiczeń tak dalej. Kiedyś tego nie było. Każdy znał podstawowe ćwiczenia, przychodził na siłownię, schodził gdzieś do piwnicy i robił swoje. Nie rozkminiał tak za bardzo tematu, czy to będzie lepsze, czy to po prostu robił swoje. Nie? Tak. To fajne, to jest fajny temat. Także oczekujcie powoli drugiej części. Nie obiecam wam, kiedy to będzie, bo to jest zależne od tego, kiedy Hubert znajdzie czas, ale myślę, że się doczekamy i pogadamy sobie na równie ciekawe tematy. Także dzisiaj dziękuję wam bardzo za uwagę. Dziękuję tobie, Hubert, za to, że byłeś, że opowiedziałeś nam sporo. Wpadajcie do Huberta na kanał. Wpadajcie na kanał, w sensie na Instagrama. Nie wiem, czy kanał na YouTubie chyba nie masz, no nie? Tylko Instagrama. Kiedyś założyłem, ale nie kontynuuję tego jakby, no brak czasu, wiesz. Wpadajcie do Instagram, dużo ciekawych rzeczy zobaczycie. My będziemy się już widzieć w kolejnych epizodach. Cześć. Dziękuję, do zobaczenia.